Słuchajcie, ja wiem, że pierwsza zasada podziemnego kręgu brzmi, nie rozmawia o podziemnym kręgu, ale dzisiaj myślę, że można sobie zrobić wyjątek i sobie na temat tego najlepszego filmu, jaki kiedykolwiek powstał, delikatnie porozmawiać, a tym bardziej obejrzeć film, który się nazywa, o co naprawdę chodzi w Fight Clubie. Jest to mój ulubiony film, uwielbiam słuchać opinii innych osób, co uważają o Fight Clubie, co im się podobało, co im się nie, nie, nie podobało, jakie mają odczucie, jak odebrali po prostu ten film. No, część osób może sobie go, wiecie, obejrzeć i powiedzieć, Ej, no, uwaga, spoiler, o co ci chodzi, przecież to jest tylko o gościu, który miał schizofrenię i tyle, nie? No, nie do końca, w sensie, można tak odebrać ten film, jeżeli się nie zagłębimy dalej, no ale kurde, jednak tutaj jest tyle różnych ukrytych smaczków, że oj... Popkultura stale bierze na warsztat krytykę konsumpcjonizmu i wyścigu szczurów. Często analizując no, wyścigu szczurów lub Dzisiaj... je w nie tylko samoświadomy, ale i autoironiczny sposób. W końcu i ona jest uzależniona od prawa popytu i podaży. Jako fabryka rozrywki prowadzi no. do nadprodukcji śmieci i zanieczyszcza środowisko naszych ambicji i życiowych filozofii. Uh -huh. Dlatego też, jeśli dla rzekomego dobra odbiorcy proponuje alternatywny sposób patrzenia na rzeczywistość i oferuje nowe definicje szczęścia i wolności, to i tak warto patrzeć na nie z dozą krytycyzmu. Dlatego okay. dziś przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych dzieł krytykujących konsumpcjonistyczne realia współczesności, jakim jest Fight Club. Ach. Uwielbiam, uwielbiam, nie wiem z 10 może 15 razy oglądałem kiedyś sobie zrobiłem taki, yy, taką tradycję, żeby oglądać sobie minimum raz w roku, nie? Nie powiem, że raz w miesiącu, bo to było za dużo, ale jeden raz, jeden raz w roku, nie? I uważam, że Fight Club yy, powstał za wcześnie. W sensie on jakby, no to jest 1997 roku i on wtedy, jeszcze nie mieliśmy takich czasów, hehe, jak mamy teraz. Chodzi mi o to, że wszystko nie było tak napędzone, cały ten kapitalizm, konsumpcjonizm, jak jest teraz, to nie? Jest to jakby trochę logiczne i to przetrwał wzorowo próbę czasu że dzisiaj nawet jak sobie załączyliście, to powiedzieć, ej, kurde, rzeczywiście tak jest. Odcinek zawiera spoilery z filmu Podziemny Kręgu. No, uwaga, jak nie oglądaliście. Podziemnego Kręgu Czaka Palachniuka nie kryje się w żaden sposób ze swoim przekazem wymierzonym w konsumpcjonizm i kapitalizm. Bardzo dobrze. I ze wstępu dowiadujemy się, że megakorporacje, takie jak Microsoft, są w świecie bohatera bogami, których imionami będziemy nazywać nowo odkryte galaktyki. To znamienne, że światowe premiery Znajmniej Matrixa w Kręgu dzieliły w roku... Co? Jak to, dwutysięczny? Kurde, to sorry, muszę sprawdzić. Wydawało mi się 9.7. ...jedynie kilka miesięcy, ponieważ filmy te współdzielą temat podejrzliwości w do rzeczywistości. Główny bohater i narrator filmu wygląda z tej perspektywy jak kolejne wcielenie Tomasa Andersona. Również jest trybikiem korporacji, powoli odkrywającym, że świat, którego się do tej pory kurczowo trzymał, jest oszustwem. Rozwikło no. dwa kłamstwa. Pierwsze wynika z Czy roz... Patrzyliście kiedyś na Fight Cluba przez Kryzmat Matrixa? Na przykład? Szukaliście podobieństw? Ja też nie. osobowości, przez które przez większość historii święcie wierzy, że zadaje się z przebojowym, pod wieloma względami będącym jego przeciwieństwem przyjacielem. Drugi etap jego odkrywania, że świat, do którego się dostosował, obiecuje na każdym kroku szczęście i spełnienie, ale ostatecznie nie daje żadnego z nich. Bohater cierpi na chroniczne zmęczenie, bezsenność i czuje się wyprany z emocji. Szef na bieżąco myśli za niego i decyduje o tym, co jest celem jego pracy, przez co bohater pyta go z gracją maszyny: Mam zdepriorytetować swoje obecne zadania? Ponadto Tyler stwierdza na jego temat to musiał być wtorek, bo szef miał habrowy krawat. To subtelny zwiastun tego, że Fight Club ukazuje społeczeństwo złożone o -o. z ludzi, którzy próbują określić swoją tożsamość rzeczy. poprzez decyzje zakupowe. Wszelkich swoich cech, w tym odróżniających ich od reszty, szukają na zewnątrz, w świecie przedmiotów. Jak stwierdza sam Tyler, nieraz zastanawiałem się, jaki serwis obiadowy najlepiej mnie określa. Mieszkanie Tylera, miejsce kluczowe... Ej, no, no i powiedz mi, nie zastanawialiście się kiedyś nad tym... Jeszcze nawet abstrahując od tego, czy oglądaliście Fight Club, czy nie, nie zastanawialiście się kiedyś nad tym, na przykład, że y, jakie, no na 100% się zastanawialiście, jaki, no nie wiem, no tutaj podał zestaw tam do herbaty, czy. czy czy do kawy, nie, ale jaki na przykład, jaka kanapa być najbardziej nam pasować. Ale czy na pewno wybrać Tom, a może Tom? Mam dwie zajebiste i nie jestem w stanie się zdecydować i poświęcać temu tyle czasu. No, wiadomo, chcecie, żeby to w chacie wyglądało ładnie, żeby wasza żona była zadowolona, no to przede wszystkim, czy tam dziewczyna, nie? I kurde, suma sumary poświęcać temu zdecydowanie za dużą ilość czasu no na takie pierdoły. Dla fabuły mogłoby być prezentacją wystawową w sklepie Ikea, od którego bohater czuje się zresztą uzależniony. Zgodnie z tym padają później w filmie następujące słowa: Jesteśmy konsumentami ubocznym efektem obsesji no. stylu życia. Jed Cytaty Fight Clubu są no, światową topką cytatów. Jedną no z produkcyjnych ciekawostek związanych z filmem jest wszechobecny w wielu kadrach, czasem na pierwszym planie, czasem w formie ukrytego szczegółu, kubek ze Starbucksa. Rekwizyt charakterystyczny przypominający jak przedmioty ze znanym logo stały się uniwersalnymi sztandarami jednoczącymi ludzkość wokół wartości, takich jak bezpieczeństwo, wygoda, poczucie wyjątkowości. Jednak oferowana przez nie odrębność. Poczucie wyjątkowości przez yy, pryzmat posiadanych rzeczy jest to, A w dzisiejszych czasach? No proszę Was, na każdym kroku praktycznie, szczególnie młodsze pokolenie. I oryginalność ich użytkownika to frazes taśmowo upodobniający do siebie ludzi, którzy masowo je nabywają. Skutkiem sytuacji, w jakiej jest Tyler, jest jego doświadczenie emocjonalnej apatii przypadkowo trafia do grupy wsparcia dla mężczyzn chorujących na raka i odkrywa dzięki temu sposób, by móc zacząć odczuwać coś więcej niż zmęczenie. Niczym wampir energetyczny spija ciepło z powoli dogrywających osób, pomimo tego, że coraz mniej w nich życia, są o wiele bardziej żywi niż sam bohater. Nie bez powodu narrator stwierdza więc, że po tych spotkaniach czuje się jakby w kółko przeżywał śmierć i zmartwychwstanie. Tyler staje się uzależniony od kolejnych grup wsparcia. Prowadzi to jednak do mrocznego skojarzenia z uzależnieniem od nowych bodźców, zupełnie jak w pornografii, w pewnym momencie, by odczuwać to samo, użytkownik musi sięgać po coraz wymyślniejsze, często obrzydliwsze i bardziej agresywne jej formy. Można z Nie za, w tym za co? Ja w ogóle Wam polecam, jeżeli obejrzycie, a jeżeli nawet nie obejrzycie, albo już zakładacie, że nie obejrzycie, wejdźcie sobie na stronę z cytatami. Co w sensie wiecie, wpiszcie sobie Fight Club Best Quotes na przykład, albo Fight Club Quotes po prostu, nie? No, takie są perełki. Na przykład yy, wydajemy pieniądze, których nie zarobiliśmy. Żeby zaimponować. Na przykład wydajemy pieniądze, których nie zarobiliśmy, na rzeczy, których nie potrzebujemy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Nie? Czy Tyler odkrył w ten sposób przestrzeń do budowania relacji? Czy też, będąc więźniem swojego głodu emocjonalnego, instrumentalizuje ludzi dookoła, czyniąc z ich cierpienia nową, wymyślną formę rozrywkowego show? Z czasem okazuje się, że grupy wsparcia to wciąż za mało dla Tylera. Odkrywa więc nowe, jeszcze lepsze źródło emocji na nowo uzmysławiających mu, że w ogóle żyje i istnieje. Tytułowy Podziemny krąg. Idea jest z pozoru bardzo prosta, Chodzi o nielegalne walki, w których może wziąć udział każdy, kto jest wtajemniczony. Z filmu można wywnioskować, że najczęściej są to osoby żyjące w cieniu innych, wykonujące niskopłatne prace, życiowo przegrane. A poczucie niezrealizowanych ambicji pcha ich do palącej frustracji. Tyler mówi o nich, Widzę tu najsilniejszych i najmądrzejszych ludzi. Ich potencjał się marnuje. Całe pokolenie haruje na stacjach benzynowych, w restauracjach i biurach. Omamieni reklamą, zmuszamy się do pracy, żeby móc kupić to, czego nie potrzebujemy. Jesteśmy środkowymi dziećmi historii. Brakuje nam celu. Nie ma teraz wielkiej wojny ani kryzysu. Znaczy abstrahując od tego co się dzieje, oczywiście teraz no wielkiej wojny nie mamy jeszcze, ale to jest rzeczywiście jeżeli wiecie druga wojna światowa na przykład nie, no to w tamtych czasach to były straszne, co wiemy z historii. Ludzie nie mieli czasu, nie mieli nawet w ogóle żeby się zastawiać nad takimi pierdołami, nad jakimi zastawiamy się teraz, nie? Czy ja mam sobie kupić gać, na przykład Gucci'ego? Czy ja mam, czy mi wystarczą gać, na przykład z Zary, nie? Rozumiecie dysproporcje i problemy dzisiejszego świata? To jest, czy, ej, nie, ja muszę jutro się napić kawę ze Starbucksa, ja pierdolę, jak to będzie, jak ja się ze Starbucksa kawę jutro nie napiję, tylko muszę pić ten syf Nescafe na przykład rozpuszczalny, nie? Swoją drogą, zajbista kawa, sam piję. Heh, Nescafe oczywiście, na Starbucksa mi nie stać. No. w życiu. Nie ma teraz wielkiej wojny ani kryzysu. Nasza wojna to wojna duchowa, nasz kryzys to nasze życie. Co więc okazuje się lekiem na apatię i bezsens? Ryzyko, skrajność oraz uwolnienie się od potrzeby kontrolowania sytuacji. Żywą metaforą takiego braku kontroli jest walka, w której nie da się przewidzieć wyniku oraz do której przystępujemy z góry akceptując potencjalne ryzyko obrażeń. Wyprojektowana w Omamach część osobowości Tylera ma mu do przekazania klarowną wiadomość. Widzicie, jaki tutaj jest leci przekaz mocny od filmu. Coś, w sensie oczywiście, każdy może to sobie odebrać na swój własny sposób, ale biorąc pod uwagę to, żeby puścić wodze kontroli, oczywiście chodzi o to, żeby wyjść na ulicę i, i mordować ludzi, nie. Tylko. Tam jest taka scena, pewnie będzie tutaj przedstawiona. Podchodzą, biorą gościa z jakiegoś zasiankowego warzywniaka, już chyba nawet imigranta, przykładają mu niby pistolet do głowy, nie? I pytają się go, co chciał robić w życiu. I on o nim odpowiada, że zawsze chciał być studentem chyba weterynarii, jeżeli mnie pamięć nie myli, a został y, sprzedawcą w jakimś zasiankowym warzywniaku, nie? No i kazali mu pójść na studia. I gwarantują mu, że śniadanie jutro będzie smakowało zupełnie inaczej niż najlepsze śniadanie, jakie jadł w życiu, no bo go nie zabiją, nie? Rozumiecie? I na tę tutaj rzeczywiście chłop yy, poszedł, tak mi się wydaje. Przestań się dostosowywać i kontrolować. Jesteś uzależniony bo nie jest to w od, od poczucia bezpieczeństwa, od stanu posiadania, od hierarchii, pod którą codziennie dobrowolnie w kółko się podpisujesz. Porzuć to. W efekcie Tyler wysadza własne mieszkanie z takim zamysłem, z jakim alkoholik wylewa alkohol. Przeprowadza się do opuszczonej Rudery no. i zostaje ukrytym w miejskim gąszczu Eremitą, którego nową religią jest, zależnie od tego, jaką drogę interpretacji obierzemy, niezależność lub agresja. Z jednej strony ów przekaz może być pozytywny i pożyteczny, gdy Tyler mówi sam do siebie poprzez halucynację. Znaczy, czy ja bym tę agresję nazwał jako taką. Ja tak tego osobiście nie odebrałem. Bardziej właśnie odebrałem to w sposób, że żeby się zdyscyplinować i zapierdalać, żeby nie przykładać uwagi do tego, w którym miejscu jesteście aktualnie i że tak będzie do końca, żeby nie bać się, próbować nowych rzeczy, że tu mi się nie uda, tam mi się nie uda, tylko po prostu wziąć się do roboty i spróbować, bo się nic nie traci. Na pewno, jak nie spróbujecie, to wam się nie uda. Ha, no, tak jak w Dark Soulsach na przykład, czy w Soulslajkach ogólnie, nie? Że nie ma. Przeszkód, których nie możecie pokonać. Jesteście tylko wy, siadacie, dyscyplina i oracje. No. ...nie niespełniony, przestań być doskonały, otwiera się na filozofię pozwalającą odczuć głód wartości. Mm -hmm. Istnieje wiele ludzkich biografii sugerujących, że to właśnie świadome przeżywanie swojego niezaspokojenia otwierało ludzi na nowe idee, życiowe cele oraz szeroko rozumianą transcendencję. Ów głód pcha nas do zachwytu nad czymś nowym, do zadumania się nad czymś wstępnie niezrozumiałym, do zaintrygowania czymś burzącym nasze przyzwyczajenia. Ta postawa filozoficzna pozwala czerpać z życia i nie zatrzymywać się w miejscu. Można powiedzieć. <słuchaj> Ja na przykład po Fight Clubie poziom mojego nihilizmu wzrósł i stoicyzmu także. Nie mogę siebie określić w 100% jako nihilita albo stoik, ale po obejrzeniu naprawdę poziom ich z 10 czy może 5% wzrósł tak do... W pięćdziesięciu, nie pytajcie jak to obliczyłem, tak sobie po prostu zakładam, okej? Okay? Wiedzieć, że na tym skupia się Tyler w trakcie swojej przemiany, na byciu i czuciu. Poza tym, popularna, zakładana na pozytywny przekaz interpretacji filmu, to najczęściej stwierdzenie, że Fight Club na nowo otwiera oczy widzowi na temat szczęścia i wolności. Pokazuje, jak wytworzyliśmy kulturę, w ramach której człowiek zaczął wierzyć, że te dwie wartości no. uzyskuje się poprzez zaakceptowanie dwojnej kontroli. Także, jeżeli drogi widzu, siedzisz wkurwiony, że zarabiasz mniej niż twój sąsiad, chuj w niego, odpal sobie fajt clubik i od razu poczujesz się lepiej. Może od, oczy ci się otworzę, może spróbujesz czegoś nowego jutro albo pojutrze. No tak daleko nie odkładaj, lepiej jutro. Tej, którą mają nad nami społeczne hierarchie i reguły, oraz tej, którą próbujemy sprawować my sami. Film zdaje się sugerować, że została nam o ironio sprzedana iluzja kontroli, ponieważ konsumpcjonizm ograniczył nasz wpływ na życie do gustu, a konkretniej do decydowania, czego posiadaczem chcemy się stać. W ten sposób. iPhone! W sensie abstrahując, że to jest najprawdopodobniej najlepszy telefon, jeżeli chodzi o social media, w sensie kręcenie filmików, robienie zdjęć, to najpierw z tym sobie współpracuje. Ale wiecie o co chodzi, jest w Turcji, jak byliśmy na przykład gadaliśmy z gościem, z fotografem chyba nawet to było i on powiedział, że jedna laska, która pracuje w hotelu jako tam, no nie wiem, nie, nie pamiętam, nieważne co tam robiła, ale pracowała w tym hotelu i wiecie jej zarobek wynosił, ile mógł wynosić 800 euro? 500 euro jakieś takie nieduże pieniądze stosunkowo na miesiąc na, na, na tle tego ile zarali, ile pracowała i ona cztery, cztery pensje chyba pełne kosztowało ją wzięcie iphona nie? i one to on mówił że ona to zrobiła po prostu dużo sobie cztery pensje i kupiła sobie iphona cztery pensje czajcie na telefon Kupuje, kupują, kupujecie to znaczy ogólnie ludzie kupują coś Czego już pomijam, że nie potrzebują, tak jak w tamtym cytacie, co nawet ich nie do końca ich jest na to stać, nie? Kontrolujemy swoje otoczenie i wizerunek, ale też swój los. W takim kontekście głębszy sens zyskuje padające w filmie hasło, człowiek staje się własnością tego, co posiada. Z drugiej jednak strony przyjrzyjmy się... Owning things ends up owning you. Na czym właściwie polega przemiana bohatera, w której odwołuje się on do wyzwolenia z kłamstw i odarcia z prawdy? Ze względu na walki toczące się w podziemnym kręgu, zasadnym jest jednak pytanie, co miałoby być kryterium prawdziwości. Fight Club momentami oscyluje wokół zrównania prawdziwości z intensywnością. Ewentualnie traktuje intensywność jako weryfikator tego, co jest prawdziwe, a co fałszywe. Stąd też ryzyko rychłej śmierci staje się ożywczym kontrastem dla tego, co nagle można utracić. Śmierć jest przyprawą dodającą smaku życiu, sprawiającą, że nawet jego najnudniejsze przymioty stają się czymś cennym i ciekawym. Staje się również testem mającym ujawnić, czego zaniechaliśmy lub w czym do tej pory się oszukujemy. Przez to, gdy Tyler wyprowadza sprzedawcę o, na tył sklepu i zaczyna wypytywać o jego cele i marzenia, doprowadza, jak można założyć, do pierwszych od dawna szczerych wypowiedzi tej osoby na jej własny temat. Mężczyzna przyznaje się, że nie spróbował zostać tym, kim pierwotnie chciał. Zyskuje szansę, ucieka w panice w mrok i nie znamy jego dalszego losu. Główny bohater sugeruje, że oferował mu najwspanialszy prezent. Warto jednak zadać sobie pytanie, w jakim stanie jest psychika narratora organizującego to wszystko. W Tylerze nie mieściły się zupełnie przeciw. Wstawne sobie pragnienia i zamiary. Brakowało im miejsca w jego świadomości na tyle, że umysł bohatera musiał umieścić je w przestrzeni, w postaci iluzji istnienia drugiego człowieka. Wszystkie ich rozmowy to przecież tak naprawdę dialog wewnętrzny Tylera, jego wewnętrzna walka i zmaganie się. Patrząc z tej perspektywy, działalność podziemnego kręgu zaczęła się od tego, że Tyler, symulując walkę, samookaleczał się na parkingu za barem. A to jest ten moment, kiedy jakby dowiadujemy się, że właśnie Tyler jest wymyśloną postacią, znaczy wymyśloną, że główny bohater, narrator ma schizofrenie, nie? Bohater jest swoim własnym wrogiem. To na sobie samym rozładowuje towarzyszące konfliktowi wewnętrznemu napięcie. Za to właśnie można uznać kamień węgielny działalności, w którą wplątał kolejne, również pełne to napięcie. W tym momencie to prowadzi do pytania, czy może podziemny krąg wcale nie uwalnia nikogo od sztywnych schematów, ponieważ to, co się w nim dzieje, dalej wpisuje się w reguły gry, w której chcesz wygrywać. Z tej perspektywy walki nie metaforyzują wyzwalania się z rutyny. Są za to zawalowaną tęsknotą za pierwotnym, fizycznym, namacalnym dominowaniem nad innymi. Działalność a to, to mi się wydaje zbyt płytkie, zbyt płytka interpretacja, żebyśmy tęsknili gdzieś podświadomie yy, za tym, za naszymi pierwotnymi instynktami, nie? No mamy parę takich, których nie jesteśmy w stanie się do końca wyzbyć, typu, nie wiem, no jak chłop jest na zakupach, ma listę, to po prostu idzie po produkty, których potrzebuje, czyli poluje, nie? Szybciutko ciach, 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 ciach do koszyka. jak baba jest na zakupach, no to na spokojniach, to na tych tam, wiecie, tam... Yy, w czy jarzebinach, czy co tam kiedyś jedli te owoce, zbierali sobie na spokojnie tego, tego, wybrać tego, no. Podziemnego kręgu i wszystkie związane z nią emocje mogą być przez to elegią na część dawnej przedcywilizowanej dynamiki życia, w której można było poczuć jak nasze własne ręce łamią kości i rozdzierają skórę. Taka interpretacja Fight Clubu niesie mroczny przekaz. Oto zakazaliśmy przemocy i zamknęliśmy dominację w cywilizowane formy, takie jak gospodarka i wynikające z niej hierarchie. No tak na społeczeństwo jest w polega, nie? Jest przecież zdominowany przez producentów, korporacje i inne siły nadające kształt dzisiejszemu światu. Przekupiony i omamiony fikuśnymi przedmiotami i używkami, do tego stopnia, że z trudem dociera do niego jego własne cierpienie. Ostatecznie prowadzi go to jednak do czystej agresji i chęci zniszczenia owej kultury. W scenie, gdy Tyler chce zastraszyć swojego szefa i okłada sam siebie pięściami w jego biurze, dokonuje czegoś, co można nazwać tłumaczeniem jednego języka agresji na drugi. Agresję rzekomo w postaci samej hierarchii i bycia czyimś podwładnym tłumaczy na czysty, fizyczny ból, na stłumioną, niewyrażoną przemoc, do której doszłoby między mężczyznami, gdyby nie gorsety manier i pozorów. Zauważmy też, że motywacje wypartej części. W ogóle w tej Fight Clubie zastosowali, znaczy w Fight Clubie, w Fight Clubie o tym mówią, ale były, jak możecie sobie o tym poczytać też na necie, była reklama chyba Coca-Coli, robili kiedyś takie triki w kinach, szło się do kina i tak, nie wiem ile to zajmowało, to nie była jedna klatka, to było chyba pół klatki albo nawet jeszcze, jeszcze mniej, że myli wam obraz yy, Coca-Coli na przykład i wtedy nie może nie 100% ludzi z seansu, ale tak 80% poszło po sensie kupić sobie puszkę Coli, nie? ...Tylera okazują się i nieadaptacyjne. Jego zbuntowana część odciąga go od prawdziwego zbliżenia się do kobiety, zakazuje szczerych rozmów z nią, odradza angażowanie się hey. i sprowadza ją do seksualnego, co ponownie może nasycić niezrealizowane poczucie dominacji, ale w istocie jest poddaniem się własnemu instynktowi. Można poddawać w wątpliwość, czy wszystko to prowadzi do czegokolwiek konstruktywnego, a nawet czy w ogóle jest zasadne. Agresja, potrzeba poczucia dominacji oraz pogarda okazują się nie mieć sufitu. Podziemny krąg ewoluuje więc dalej w eksplorowaniu tych stanów, wyzwalaniu ich oraz gaszeniu. Przekształca się ostatecznie w organizację terrorystyczną. W pewnym momencie główny bohater przełamuje czwartą ścianę i wyraża pogardę bezpośrednio do widza, mówiąc jesteście rozśpiewanymi i roztańczonymi śmieciami. Można więc uznać A czy to nie było, że jesteś jesteś roztańczonym pyłem tego świata? Aż sobie muszę to potem doczytać. Nie kojarzę, żeby się zwracał do widza, że śmieciami. Uznać, że podziemny krąg inteligentnie i skutecznie punktuje różne problemy społeczne i może wskazywać potencjalne kierunki uwolnienia się od nich. Ale jest w nim też drugi przekaz, pokazujący do czego problemy te doprowadzają ludzi. Postacie, które zdały sobie sprawę z... Ale też pokazują, że ludzie na przykład strasznie skryci i bojący się podjąć jakiekolwiek ryzyko, jeżeli wezmą sobie udział w takiej walce w Fight clubie, w sensie w filmie bezpośrednio, tak, to odblokowują jakby no, tą swoją, nie wiem, nieśmiałość, strach przed podjęciem jakiegoś ryzyka. nie? Oni tam totalnie zmieniają o 180 stopni swój charakter i jest to, jest to pokazane, jest to widoczne niezrealizowanych obietnic tego świata, w odpowiedzi okazują się być podatne na najbardziej instynktowną odpowiedź na problemy Jak z takich, wiecie, pizdeczek, robią się giga no. jaką jest przemoc. Ich grupa degeneruje się do atawistycznych odruchów, które kumulują się w akcie terroru wyładowującym ich kolektywną frustrację. Ukazane są tutaj dwa skrzywione spojrzenia na rzeczywistość, albo z perspektywy zależnego, wycofanego cierpiętnika, który nie może odnaleźć sensu, gdyż jest całkowicie zdominowany, albo z perspektywy toksycznego wywrotowca, który sens odnajduje w przemocy, będącej najbardziej prymitywnym środkiem do poczucia dominacji co pozostawiać może widzów nie tyle z pomysłem na zrealizowanie samego siebie, ale z przestrogą, jak może skończyć się społeczeństwo, które nie przedstawia ludziom domyślnych ram do odnalezienia sensu w życiu. Spoko materiał. Wielkie no, podzięku Polecam sobie samemu obejrzeć. Jeszcze raz potem może obejrzeć mój film, albo obejrzeć ten film oryginalny. Będzie w link w opisie. I sobie to samemu zinterpretować. I dajcie znać, jeżeli oglądaliście i jak wy odebraliście Fight Club, a być może jak dopiero po tym filmie obejrzycie, to jakie mieliście odczucia?